Statystycznie każdy człowiek na Ziemi dziennie puszcza minimum 7 bąbków. Oprócz kobiet. A jak sytuacja stoi u Ciebie? Jakżeś jest smutny, to nikt nie widzi Twojego strapienia. Jak beczysz, to też nie widzi nikt Twoich łez. Jakżeś jest szczęśliwy, to nikt nie widzi Twojego uśmiechu. Jak się śmiejesz, to nikt nie widzi Twojej radości. Ale weź się ino pierdni. Pewnego wieczoru rodzina przywiozła swojego schorowanego ojca do domu spokojnej starości z nadzieją, że tam dostanie odpowiednio opieka. Następnego dnia pielęgniarki wykąpały ojca, nakarmiły i posadziły na fotelu przy oknie z widokiem na kwiecisty ogród. Wszystko wydawało się być w porządku, ale po jakimś czasie staruszek zaczął się przechylać na boki swojego fotela. Na szczęście czujno pielęgniarka zaroski przyletywała do staruszka, żeby go na złot wyprostować do pionu. Taka sytuacja powtarzała się cały dzień. Pod wieczór przyjechała jego najbliższa rodzina i się go pytają. Tato, dobrze cię tu traktują. Fajnie ci tu. Nie brakuje ci niczego. W sumie wszystko jest w porządku. Fajne warunki. Dobrze mnie traktują. I no jest jedyny mankament. Nie pozwalają mi tu pierdzieć. Leży się Hop z babą w pryku. Hopowi non-stop coś ścieko do gardła. W końcu bierze taki potężny wdech przez nos i chlast szpulta wysyło do luftu. On prawie ten hark chycił się gipsdeki, ale slatuje pędym i chlast babie na czoło. Fuj, świnio, coś ty zrobił. Następnym razem, jak będziesz chciał zaś coś takiego robić, to mnie najpierw uprzedź. No dobra, nie panikuj. Uprzedza, dobra. Leżą się dali i łoroski Hop wrzeszczy. Uwaga! Zabawnych i prawdziwych sytuacji z bąkami znam wiele. Dlatego takowe u nas jeszcze zagoszczą. Do zobaczenia. Ha 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 ha!